Eko-marketing to jest dość nowatorska forma takiej odpowiedzi, bardziej ekologicznej na dość palące problemy, w ogóle palące problemy środowiska i nadmiernego zaśmiecenia, nadmiernej ilości komunikatów. Jest to oparcie się w 100% na ekologicznych nośnikach po prostu reklamowych. Eko-marketing ma kilka różnych już teraz różnych form nośników, narzędzi. Na przykład jednym z nich jest wykorzystanie roślinności, na przykład mchu, do zrobienia napisów na ścianach, tak zwanych murali, czy graffiti, czy zielonych ścianek. Robi się zielone logotypy. Inne to są tak zwane wymywane graffiti, reverse graffiti, czy klinacy, czyli po prostu dosłownie wymywa się na przykład w chodniku jakąś niestandardową formę przekazu, na przykład jakieś hasło, jakiś logotyp, czy jakiekolwiek inne metody. To jest rzeczywiście dość raczkująca kwestia w Polsce, natomiast coraz więcej firm jest tym zainteresowanych z racji chociażby tego, że to jest bardzo niestandardowa forma promocji, a wiadomo, żeby się wyróżnić w szumie informacyjnym, to niestandard jest teraz bardzo w cenie. Natomiast rzeczywiście bardziej firmy korzystają z takiego bardziej korowego u nas, bardziej korowej oferty, jest tak zwana upcycling marki, która polega na tym, że firmy przekazują nam na przykład odpady, które generują, nie wiem, opakowania czy banery reklamowe stare, no przeróżne stare, niepotrzebne już rzeczy. I nasi projektanci zgromadzeni wokół platformy DekoEko, ekologiczni czy recyklingowi, przetwarzają to na różnego rodzaju produkty użyteczne, materiały właśnie promocyjne, reklamowe, nowe gadżety, nagrody w konkursach dla docelowych konsumentów. I to rzeczywiście cieszy się większym teraz powodzeniem, bo każda firma teraz wchodzi w działkę takiego tak zwanej circular economy, czyli tej gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to narzucane też przez Unię Europejską. Chce się pokazać też od takiej strony wizerunkowej, że my nie tylko i wyłącznie to środowisko psujemy, ale też staramy się je naprawiać.